Ricardo. Dzień dobry. Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam ciebie, witam państwa. A tematem dzisiejszej rozmowy jest Ryszard, który ma wpisane w akcie urodzenia Richard Czarnecki. Człowiek, który od ponad 30 lat funkcjonuje w polskiej polityce, który się doszczętnie skompromitował i o którym można mówić, że jest złodziejem, ponieważ został przyłapany przez OLAF, czyli taką służbę antykorupcyjną Unii Europejskiej, na okradaniu Parlamentu Europejskiego na niebagatelne kwoty, bo nie jest to mowa o jakichś pieniądzach typu kilka tysięcy złotych, tylko chłop zajumał. Ukradł po prostu ponad 100 tysięcy euro, które oddał. Zresztą na skutek naszych apeli został poproszony przez Andrzeja Stankiewicza w programie 7 dni tygodnia o to, żeby się jakoś ustosunkował do tego, no to powiedział, że no przecież oddał. W czym jest problem? To samo było z panią Beatą Lubecką, która go jeszcze parę tygodni wcześniej wymaglowała. No więc on też niespecjalnie coś powiedział, ale oprócz tego, że okradł parlament na wyłudzanie delegacji, a przypomnijmy, że to było wyjątkowo bezczelne, bo wpisywał nie swoje auta, których nie użytkował i na dodatek auta, które w momencie, kiedy wpisywał je do rozliczeń, były zezłomowane. Więc przyjmując to, co pisał, to jeździł do Brukseli ze złomowanym kabrioletem w lutym. Albo na przykład, to jeszcze nie jest koniec. Była jeszcze kwestia zatrudnienia pracownika. Pracownika, którego nigdy w życiu tam do pracy nie przychodził, którego tylko po prostu wypłacali wynagrodzenie. Kiedy doszło do sprawdzenia, to okazało się, że wszyscy pracownicy Ryszarda Czarneckiego zaprzeczyli, jakoby facet kiedykolwiek się pojawiał w robocie i te pieniądze też musiał oddać. To w ogóle była śmieszna sprawa, bo prokuratora Ziobry próbowała to przestępstwo przypisać komu innemu. Ale ja się pytam teraz ciebie, jakim człowiekiem jest Ryszard? Bo ja go znam tylko i wyłącznie. Parę razy rozmawiałem przez telefon jakieś lata temu, kiedy pracowałem w tygodniku Wprost, natomiast nie miałem przyjemności bądź nieprzyjemności poznać go osobiście, a wiem, że byłeś świadkiem, kiedy lata temu Ryszard Czarnecki znalazł przystań polityczną u Andrzeja Leppera. No właśnie, czym do siebie przekonał Leppera? Tak, mogę trochę na ten temat powiedzieć, ponieważ akurat pamiętam pierwsze spotkanie z Ricardo, kiedy nie wiedziałem jeszcze, że to jest Ricardo. Przedstawił się jako Rysiek. I pamiętam to spotkanie, bo ono się wpisuje w taką pewną tradycję błędów z mojej strony, znaczy moich błędów w rozpoznawaniu ludzi. Zaczęło się od czasów licealnych jeszcze, gdzie no, powiedziałem na scenie wiersz Kochanowskiego w liceum Reja, gdzie jest mowa o tym, że astronom bada gwiazdy, tam konstelacje, a nie widzi, że ma kurwę w domu. No, powiedziałem to ze wskazaniem na swoją polonistkę, za co wyleciałem ze szkoły. Ale wyleciałem również z drugiej szkoły, liceum Modrzewskiego, ponieważ pomyliłem dyrektora szkoły z szatniarzem. No bo stał dyrektor po prostu przy schodach, kołysał się i sprawdzał obuwie. No, no powiedziałem mu coś w mocnych, męskich słowach, jaką pracą powinien się zająć. No po czym zawołał mnie do siebie i powiedział, że właściwie chamów szkoła nie będzie uczyć. No i wyleciałem. I podobnie było z Ryszardem, z Ricardo. Powiedziałem mu, że nie jest mi potrzebny żaden samochód. Bo miałem po prostu przed nim spotkanie z człowiekiem, który chciał mi wcisnąć kradziony samochód. I byłem prawie pewien, że Ryszard jest właścicielem komisu kradzionych samochodów, bo tak wyglądał też mniej więcej. No i chyba to są skutki. No to znaczy, z drugiej strony moja intuicja była dość trafna, bo on w zasadzie się zachowuje tak, jak może to jest jakaś nieznana karta jego życiorysu. Może był kiedyś współwłaścicielem
komis ukradzionych samochodów, bo to są skutki, jak taki właśnie człowiek trafia do Europarlamentu. No, znaczy jest to wstyd, znaczy poza wszystkim, cokolwiek byśmy o nim nie powiedzieli, to jest to ogromny wstyd dla Polski, dla Polaków. No, nie da się ukryć po prostu. To można by jednym słowem go określić. Można by powiedzieć, że z całej rodziny potworniaków to jest pseudoelitarny potworniak. Czyli no, potworniakiem jest, bo potworniactwo jak słoma z butów, tak potworniactwo z facjaty wychodzi. I nie da się tego ani operacyjnie przeszczepić. Może głowę, gdyby przeszczepić, to tak, ale to już nie byłby Ricardo Czarnecki z inną głową, tylko ktoś inny. No w każdym razie nie da się tego zmienić. To jest taki ciekawy syndrom właśnie przykładu oksymoronu ludzkiego, bo widać gołym okiem, że jakby do salonów on raczej nie pasuje. To jest taki książę ministrant, połączenie hybryda oksymoryczna, połączenia księcia z ministrantem, połączenie magnata z parobkiem, połączenie szlachtochłopa. A on sam, co jest ciekawe dosyć, on sam gra dosyć długo już, konsekwentnie nawet, rolę króla Midasa, który rzekomo wszystko w złoto zamienia, tylko udławił się w pewnym momencie tym złotem, no bo króla Midasa trzeba karmić. Mało kto zna konsekwencje syndromu króla Midasa. No skoro wszystko zamienia w złoto, no to ni cholery kotleta nie zje, no bo metal szlachetny się zamieni, kotlet, więc potrzebnym jest mu jest ktoś do karmienia ciągłego. I to jest Ricardo generalnie. Ja pamiętam, no mój osobisty kontakt więc był taki, że myślałem, że albo to szatniarz pomylił drogę, albo współwłaściciel komisu ukradzionych samochodów. Natomiast to nie chodzi nawet o wygląd. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o taki cwaniacko-mentalny sposób bycia. On zachowywał się tak, jakby chciał mi dać łapówkę za to, i to mnie już wkurwiło na samym początku, jakby chciał mi dać łapówkę za to, że umożliwię mu kontakt bezpośredni z Andrzejem Leperem, no dlatego, że tam z zaufanym gronem trochę chroniliśmy, czy staraliśmy się chronić Andrzeja Lepera przed różnymi dziwnymi ludźmi, niepożądanymi kontaktami. Głównie chodziło o agentów oczywiście, żeby uchronić Andrzeja Lepera przed skonstruowaniem tak zwanego zamkniętego kręgu. Więc to było naszym celem, ale przy okazji odrzucaliśmy szatniarzy, odrzucaliśmy chyba, że mieli gospodarstwo rolne i stracili przez Balcerowicza. To wtedy byli zapraszani. Ale raczej właścicieli komisów kradzionych samochodów raczej nie wpuszczaliśmy do Andrzeja Lepera. Więc on się zachowywał tak, że no, powiedział: panie Piotrusiu, pan nie pożałujesz, jak mnie umówisz z panem przewodniczącym. Ja jestem tutaj taki pod wrażeniem, ja do stóp padnę panu przewodniczącemu. Ta narracja tego typu się powtórzyła jeszcze, no wyjątkowo mędowata narracja. To znaczy ja pamiętam, jak on podkreślał w rozmowie z Andrzejem Leperem: Andrzej, będę ci wierny jak pies. Andrzej, możesz na mnie liczyć, bo wierniejszego psa nie znajdziesz. To są cytaty z takich pierwszych, pamiętam, rozmów. No coś tym jest. Tak, coś tym jest, że rzeczywiście, jeśli pamiętamy słynną scenkę tęczenia przed szafą i tą słynną piosenkę na temat szacunku dla dyrektora, który pracownicy wyrażali, no to Ryszard potrafi opanować jedną rolę aktorską, mianowicie taką poddańczą, potrafi sypać pochlebstwami. Oczywiście to wszystko jest nafaszerowane hipokryzją, to wszystko jest fałszywe oczywiście. To widać na kilometr, że to wszystko jest fałszywe, no ale wiele osób, w szczególności wśród polityków,
potrzebuje takich pochlebstw, potrzebuje tanich, płaskich komplementów, potrzebuje pochlebstw. A w towarzystwie cała tajemnica Ryszarda Czarneckiego polega na tym, że dla wielu niedojd, niedowartościowanych, to takie niedojdy, niedowartościowane w stylu właściciela kota z Żoliborza, w stylu tam innych potworniaków, po prostu się czują dobrze. Przez moment się czują dobrze w towarzystwie Ricardo, który im czyści buty, schyla się, wyciera chusteczką pocinę, które gdzieś tam z ust wypadły Kaczyńskiemu. No, jest taki usłużny, jak trzeba, to chodzi na czworakach, żeby nie narzucać się wzrostem wobec z metra ciętych. Także no jest taki bardzo usłużny, bardzo empatyczny, powiedziałbym, usłużnie empatyczny pod kątem pochlebstw. Wydaje się też, że dobrze czyta ludzi. No w moim przypadku akurat popełnił błąd, ale myślę, że łapówki żadnej nie chciałem. Natomiast pamiętam, że no bardzo, bardzo się stara wczuwać w to, jakimi pochlebstwami zaskoczyć swojego mentora lub tego, który utoruje mu drogę w polityce. Generalnie to o takich ludziach powstał film, o takich osobach powstał film, dlatego że dla Ryszarda Czarneckiego to kompletnie było bez znaczenia. Czy on się zahaczy, to jest chyba właściwe słowo, w czasach perelowskich było takie magiczne słowo i taki magiczny związek frazeologiczny: załatwię ci to, to jest do załatwienia. Wy byli, wiesz, tacy załatwiacze, wszyscy załatwiali wszystko. Natomiast jeśli chodzi o Ricardo, no to tutaj pasowałoby takie stwierdzenie: no powiem ci wszystko, co chcesz usłyszeć. Będę ci buty czyścić do śmierci. Natomiast pamiętam, że film Jak to się robi Marcela Łuzińskiego jest właśnie o takich osobach. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, bo jedną z głównych ról gram w tym filmie, a mam, jak wiesz, niezaspokojone ego, więc musiałem ten przykład przytoczyć. Natomiast tak na poważnie mówiąc, to rzeczywiście to jest film o kandydacie na polityka, któremu kompletnie jest obojętne, czy on się zahaczy przy lewicy, czy przy konserwatystach, czy przy partii księdza Sromotnika, znaczy Rydzyka, czy przy jakiejś innej partii Zielonych, to w ogóle nie gra roli. Ważne, żeby się kasa zgadzała, ważne, żeby miał dostęp do prezesa, żeby mu te buty czyścić i ewentualnie jeszcze ewentualnie latać z takim woreczkiem plastikowym, żeby kupy, wiesz, zbierać po Kaczyńskim, po tych innych, bo rzeczywiście jest tak, że jak Kaczyński jakąś, wiesz, mądrość wyrzucić z siebie, no to tak jakby nasrał na środku chodnika, no to trzeba zebrać jakoś łopatką, folią, coś schować gdzieś, wyrzucić. No i Ryszard jest od tego, on zamiata, on ma te torebki foliowe, gromadzi je, tylko on nie wyrzuca tych torebek, tylko wyobrażam sobie, że w domu ma taką biblioteczkę, gdzie te kupy po prostu stawia koło siebie i po prostu się delektuje nimi. No taki jest po prostu. No, no cóż, jest też tą oksymoroniczność, bo to jest taki ludzki oksymoron. To widać też, zauważcie, w wyglądzie i w sposobie bycia. Dlatego, że Ricardo, trzeba przyznać, ma dosyć porządne garnitury. Aczkolwiek ja pamiętam taką scenkę z Andrzejem Leperem, siedzieliśmy sobie we trójkę, chociaż zawsze cierpiałem, kurwa, wtedy. Myślałem sobie, no nie ma lepszego sposobu, żeby tracić czas na takie osoby jak Ricardo. Ale dobrze, no już przetrzymałem. Coś ważnego miałem do powiedzenia Andrzejowi Leperowi, więc czekałem, aż on skończy te pochlebstwa i pójdzie sobie w cholerę. Więc pamiętam, siedzieliśmy sobie i on się tak przykomarzał z Andrzejem Leperem. Panie przewodniczący. Niby byli na ty, ale zawsze do niego mówił: panie prezesie, panie przewodniczący, panie szanowny prezesie. No nie, 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 nie. Garniturek to pan ma o niebo lepszy niż mój. Czy on był gotów nawet w worek po kartoflach się przebrać,
żeby dogodzić prezesowi, dla którego służy. To jest fascynujące. Natomiast tą oksymoroniczność widać w wyglądzie. Otóż on jednak miewa całkiem eleganckie garnitury, zauważcie. Całkiem eleganckie garnitury, potrafi się buty wyczyścić, potrafi, nawet są tego samego gatunku, zauważyłem, buty. Nie ma różnych butów na różnych nogach, ale nie koresponduje to chyba z całością. Nie koresponduje to z jego fryzurą na przykład. Już pomijam facjatę taką troszkę nawaloną tym tłuszczem, tym wszystkim, ale to jeszcze można wybaczyć, bo to jest może nie jego wina, może jest chory, ale z fryzurą to nie koresponduje, bo fryzura jest typową fryzurą z dzieciństwa wyniesioną. Kiedyś tak czesano na wsiach na głupiego Jasia, to się nazywa taka fryzura. Nie przyzwróciłeś uwagi. Więc Czarnecki traci natychmiast powagę. No, nie da się go poważnie słuchać. Jak się widzi fryzurę na głupiego Jasia w eleganckim garniturze i w eleganckich butach. Chociaż taki głupi on nie jest. On potrafi coś mądrze zacytować. To jest tak, jakby wziąć szatniarza, który jest oczytany. Przy całym szacunku dla szatniarzy oczywiście. Na ogół szatniarze nie są oczytani. A tutaj jest szatniarz, który był szatniarzem w bibliotece prawdopodobnie i komuś jakaś książka z kieszeni wypadła, coś, to ją przeczytał. Czyli jest oczytany generalnie. Robi takie wrażenie. Natomiast niewiele ponadto. I myślę sobie, że znowu mam taki nawyk. Szukam jakichś, wiesz, złotych myśli. Szukam jakiejś inteligentnej frazy. Staram się przypomnieć z przeszłości. Ja ci teraz rzucę w takim razie historię, która jest już trochę zapomniana. Okay. Z października 2018 roku, kiedy pojawiła się taśma z nagrania Mateusza Morawieckiego z czasów rządu Donalda Tuska, kiedy Mateusz Morawiecki i jego przyjaciel Zbigniew Jagiełło pracują dla Donalda Tuska. Zbigniew Jagiełło jest szefem banku PKO BP, a Morawiecki jest jednym z doradców Tuska, chwali się tym, chwali politykę Donalda Tuska. No, krótko mówiąc, też włazi swojemu ówczesnemu premierowi, szefowi cztery litery. I tam się wgrał na tą rozmowę Ryszard Czarnecki, dzwoniąc do Morawieckiego. I słyszymy rozmowę o tym, jak zachowywał się Przemysław Czarnecki, obecnie poseł PiS-u, facet, który ma zarzuty, ale jakoś nie może mieć, w prostej sprawie, po prostu dźgnął swojego jakiegoś kolegę, który go odwiedził w domu, dźgnął go nożem, jakby wierzyć tabloidom, to za to, że jak się obudził, to się przystawiał do jego żony. Aczkolwiek wnioski można wyciągnąć daleko idące, że no było gorąco, dlatego tutaj Czarnecki sięgnął po białą broń, taką, jaką miał na podorędziu, ale że na podorędziu białej broni miał tylko nóż, no to skończyło się, jak się skończyło. Natomiast nie przeszkodziło mu to trafić na listy wyborcze PiS-u, no i z racji właśnie nazwiska, ale też pewnie i promocji ojca, który jest rozpoznawalny, no dostał się do tego Sejmu, no i w tym Sejmie zasłynął z tego, że go zgarnęli do Izby Wytrzeźwień z jakiegoś przystanku. No więc, ale mamy ten 2018 rok i ludzie czytają, jak mówi do Czarneckiego. No cześć, słuchaj, mówi Morawiecki. Ciąg dalszy tej sprawy, o której ostatnio rozmawialiśmy. Twój Przemek nie chciał tam dalej pracować. Taki sygnał, taką relację, którą dostałem, że jednak został rzucony. Został na tą dość mocną wodę, że pisał umowy. W końcu powiedział, że to jest troszkę dla niego za duże przeciążenie i on nie chce dłużej pracować. Tak mówił Morawiecki do europosła. Czarnecki na to, że jego syn bardzo, bardzo się zapalił i oczywiście, że chciałby więcej zarabiać. Morawiecki mu zwrócił uwagę, że jeżeli jego syn mówi, że chciałby coś innego robić, to jest to dla pracodawców jasny sygnał i punkt zaczepienia, to niech pan sobie idzie, panie Przemku, robi pan coś innego w takim razie. Morawiecki też doradził europosłowi, aby pogadał z synem po piwku, bo coś mi tutaj zgrzytnęło. No i w tym momencie skomentował też tą rozmowę Jagiełło, prezes PKO BP, nawet jeszcze jedyny prezes, który przeżył parę lat zarządów PiS,
wypalił. Moja córka też by chciała pracować, robić to, co się chce w pracy i żeby dużo płacili. No więc. Tak, to nawiązałeś do bardzo, bardzo ważnej hierarchii wartości, jaką kierują się potworniaki, szczególnie typu Ryszard Czarnecki. To może tak króciutko powiem. Mianowicie na tej drabince najwyższe miejsce zajmuje interes własny. To są ludzie, którzy są przeszkoleni, którzy potrafią manipulować. Znaczy, gdyby Czarnecki był kobietą, to potrafiłby grać rolę głupiej blondynki wobec policjanta, bo on się trochę tak zachowuje. On się zachowuje, on robi z siebie znacznie głupszego niż jest. Miałem wrażenie po to, żeby dowartościować tych, na których mu zależy. Ale robi to wszystko po to, żeby wydziargać dla siebie jak największy interes. To jest pierwszy punkt. I to jest nieprzytomna pazerność, którą widzieliśmy właśnie w Parlamencie Europejskim, za co powinien w ogóle wylecieć, za co powinien pójść siedzieć w ogóle, no, ale to wiadomo, nie w czasie PiS-u. Na drugim miejscu jest interes rodzinny, tak zwana familiada polityczna. Ta familiada polityczna, czyli ustawienie właśnie synka odpowiednio. No zresztą to jest tradycja rodzinna, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś on chyba sam się chwalił, jeżeli dobrze pamiętam, że jego ojciec mu utorował drogę jako bankowiec, czy prezes jakiegoś banku, czy bankowiec. Także no tak jak jego ojciec utorował jemu ścieżkę, tak on toruje ścieżkę synkowi. No też nie dziwiłbym się, bardzo nie byłbym zdziwiony, gdyby awansowała jego żona z urządzeń sanitarnych, czyszczenia urządzeń sanitarnych na przykład prezesa PZU czy jakiejś spółki na przykład paliwowej. No, to już chyba nie robi na nikim wrażenia, to jest jasne. Natomiast to jest polityk, który kończy swoją drabinkę na tych dwóch szczeblach. Interes własny, interes rodzinny, czyli familiada polityczna. Natomiast nie ma nic więcej. Dlatego on nie dochapał się takich przywilejów i takiej pozycji jak Brudziński, jak Sasin, jak cała ta gromadka ścisłych potworniaków. Bo wyglądem jest ok, z wyglądu się nadaje. Jest tak samo straszy dzieci mógłby jak on, jak tamci. Zresztą taki obrazek mi się kojarzy. Taka była kampania ostrzegająca dzieci przed tym, kto może siedzieć po drugiej stronie. No to ja kurwa za każdym razem, jak oglądałem tą kampanię, widziałem Czarneckiego po drugiej stronie w takim t-shircie dużym właśnie. Tak mi się kojarzył. No mógłby dzieci straszyć. Natomiast no, potrafi się ubrać, bo tak jak mówiłem, wiesz, to niedostosowanie fryzury do garnitury to jest trochę tak, jakbyśmy mieli elegancki futerał, jeżeli dobrze operuję słowem, futerał, to tam gdzie się wkłada parasolkę, zanim ją rozwiniemy, to jest taki futerał, prawda? No to mamy elegancki skórzany futerał i wkładamy miotłę taką ordynarną do środka. No to jest to połączenie, to jest mniej więcej Ryszard Czarnecki. No więc on nie potrafi zadbać o to, o co dbają inne potworniaki, bo dbają o to, żeby oprócz interesu własnego, oprócz interesu rodzinnego, czyli familiady, jeszcze był interes mafijny, żeby się dzielić z innymi. No Ryszardzie, że tak powiem, szanowny Ryszardzie, szanowny Ricardo, Your Highness, zapomniałeś, kurwa, podzielić się z nimi. Może gdybyś się podzielił, może by cię tak nie szargali po tych mediach, może tak nie dopytywaliby się. No, trzeba się dzielić z prezesem, któremu się czyści buty. Wiesz, to nie wystarczy, że buty będą wyczyszczone, a zresztą ostatnio zaniedbujesz te buty, bo wyglądają coraz gorzej. Więc nie dość, że zaniedbujesz te buty, to jeszcze nie pamiętasz o tym, że trzeba się dzielić. No a to jest podstawa. W każdej mafii ci to powiedzą. Nie potrafisz się dzielić, idziesz na odstrzał. No tego się trzeba nauczyć. Także myślę, że warto, drogi Ryszardzie, żebyś o tym pamiętał. Takie są zasady po prostu. Wierny jak pies w porządku. Podkreślaj to za każdym razem, ale pamiętaj, żeby się dzielić. Natomiast tak całkiem poważnie mówiąc,
to dzięki Ryszardowi Czarneckiemu lepiej zaczynamy rozumieć, co to znaczy korupcja polityczna. Dlatego, że... To jest zwyczajne złodziejstwo. No po prostu wziął i za... Słuchaj, no wziął, poszedł, sobie, pracowałeś dla kogoś i dostałeś, no dostałeś tak. kosztów, Masz a rację, masz ktoś rację. Kupuje koszty, to po prostu tworzy, wyłudza pieniądze. No krótko mówiąc, tworzy, czyli to są fikcyjne rachunki, to nie były jego rachunki. On nie jeździł do tej roboty z Jasła, on nie jeździł tymi autami, najprawdopodobniej latał samolotem pewnie jeszcze tanimi liniami, no bo to byłoby najprostsze. Tak zresztą przypominamy, skończył karierę w PiS rzecznik Adam Hoffman, bo poleciał gdzieś tanimi liniami, a rozpisali to po prostu w inny sposób. Czyli mamy tutaj po prostu do czynienia z ordynarną kradzieżą. Jeszcze połączmy to z zatrudnianiem słupa, czyli pracownika, żeby wyciągnąć pieniądze z Parlamentu Europejskiego. Mamy tutaj ordynarne przestępstwo. Gdybym to ja to zrobił, albo Tomek, albo ktoś od nas, to byśmy dostali zarzuty. Być może jeszcze to jakiś... Znaczy teraz to by w ogóle to by nas przyjechało po nas CBŚP i po prostu wywlekłoby nas po prostu z domu, i bo uznałaby to, że za wielkie przestępstwo wymagające tego typu reakcji. Ale tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z takim... Zobacz jednak... Jak Ricardo, co on, powiem ci tak, co on tam znalazł przy tym zbieraniu, tak jak ty to mówisz, bardzo ładnie, plastycznie tych główienek do tych torebek foliowych, że Jarosław Kaczyński nie może go wyrzucić, że ryzykuje. O nie, to jest dużo prostszy mechanizm. Wiesz co, ja mam komputer, który zaprogramowałem w taki sposób, że codziennie, no, różnie, w zależności od tego, jaki mam nastrój, wiesz, 50 razy, 150 razy, mogę ci to zademonstrować zresztą, nauczyłem, że mówi mi, jaki to jestem wspaniały, wiesz, dowartościowuje mnie. Nie masz pojęcia, jaki mam pozytywny ładunek każdego dnia, jakiejś takiej motywacji dobrej. Słuchaj, ja już przestałem wymagać, żeby żona moja była miła dla mnie, żeby w ogóle, żebyś ty coś miłego mi powiedział. Ja już w ogóle tego nie potrzebuję. Ja mam komputer, który po prostu 100 razy, 150 razy mi mówi o tym, jak ja jestem wspaniały, jak on nie może beze mnie żyć, jak się cieszy, obcując ze mną. I widzisz, i rola takiego słupa, to jest rola motywacyjna. To nie jest tak, że Ricardo musiał w tym głównie znaleźć jakiś hak, jakiś haczyk na ryby czy na coś. Nie, niekoniecznie, chociaż akurat pasuje mi do grzebania w głównie, to akurat do tego pasuje. Ale nie sądzę, żeby tam coś znalazł. Natomiast jest bardzo użyteczny. Bardzo użyteczny, bo wyobraź sobie prezesa, który ma depresję. Kurwa, notowania spadają, rozumiesz? 500 plus już nic nie znaczy, ludzie chcą dwa razy tyle, już media go nie kochają, jakieś złośliwe wywiady prowadzą, jakiś kurwa Piński jeszcze robi o nim program, ja pierdolę, po prostu no koniec świata, to co wystarczy zrobić? Wystarczy zrobić, wykonać telefon do Ricardo, a Ricardo mówi przez ten: o, szanowny panie prezesie, jaki to wielki zaszczyt dla mnie, że pan raczył do mnie zadzwonić, panie przewodniczący, jak tam buciki wyczyszczone, jak tam śniadanko, dzisiaj było coś dobrego na śniadanko, a na pewno było coś dobrego, bo pan jest wspaniały, przecież pan z niczego, z kota zrobi tygrysa, ze sznycla pospolitego zrobi ośmiorniczki, no przecież pan jest wspaniały, pan jest guru tego świata, pan jest niedoceniony. No i Kaczyński odpoczywa wtedy, myśli sobie, no mądrze mówił, jak to dobrze mieć w otoczeniu mądrych ludzi. Ty masz tą samą obserwację, którą ma świetny satyryk Krzysztof Dałkrzewicz, który kiedyś w jednym skeczu powiedział, że normalny człowiek składa się w 90% z wody, a Ryszard Czarnecki składa się w 90% z wazeliny. Czyli to mówiąc, no to jest tak, jak mówisz, że on po prostu chodzi i nawilża. Czyli, ale jest fantastyczne jest to, że no taki wytrawny gracz, po prostu taki wytrawny gracz, jakim jest Jarosław Kaczyński, że on się dał nabrać na to.
że chciał mieć takiego człowieka w swojej drużynie, to jest raz, ale że kiedy wyszły te kompromitujące fakty, kiedy wyszło to, że on, można o nim mówić per złodziej, można o nim mówić per aferzysta. I Czarnecki nic nie może zrobić, no bo jest jak jest. W ogóle też jest takie fenomenalne to, że w Polsce, bo dobrze, tam po naszych połajankach Stankiewicz go przeciągnął pod kilem. Parę tygodni wcześniej przeciągnęła go pod kilem pani Beata Lubecka, dużo ostrzej. Ale jednak on, to wciąż jest niewiele, na tyle niewiele, że on ma czelność wychodzić ze swojej nory i że on w ogóle nie odczuwa takiego jakiegoś imperatywu, że ja się... Nie, nie, ale tutaj mogę coś powiedzieć w obronie Ryszarda, bo trochę go poznałem rzeczywiście i myślę sobie, że to są, wiesz, Janku, ty oceniasz go z punktu widzenia, no tak jakby był myślącym, inteligentnym człowiekiem, który ma rozwinięte płaty czołowe, gdzie się mieszczą, nawiasem mówiąc, ośrodki refleksyjne, a w szczególności ośrodek refleksji nad samym sobą. No widzisz, metaprogramy różnego typu to tłumią. Może na prostym przykładzie to postaram się wyjaśnić. Wyobraź sobie na przykład solidnego, mniej lub bardziej, no czasem się upijał, trafiał na izbę wytrzeźwień, ale wyobraźmy sobie szatniarza restauracji, całkiem porządnej restauracji, który dorabia w burdelu jeszcze wieczorami. Czasem zastępuje ministranta, czasem dorabia w burdelu i ten szatniarz zostaje współwłaścicielem, czy właścicielem, współwłaścicielem, bo jeszcze ma pięciu wspólników, główny wspólnik wielbiciel kota i tam zostaje współwłaścicielem tej całej restauracji. To co on robi wieczorami, jak już rozda te wszystkie płaszcze wszystkim i ludzie w cholerę sobie pójdą. No chyba, że ktoś nie odbierze płaszcza, to wtedy zakitra dla siebie. Ma taką walizeczkę przygotowaną i tam chowa te wszystkie rzeczy, o których ludzie zapomną. Co on robi po godzinach pracy? On się zakrada do kuchni, ma przygotowane kurwa słoiki i rozumiesz, pakuje tam ogórki, kapustę, cokolwiek, żeby wywieźć, ukraść, mówiąc wprost, i wywieźć do matki na wieś po prostu. Żeby matka z tego jakieś konfitury, kurwa, z tych ogórków, z tej kapusty, żeby jakieś konfitury, wiesz, przyrządziła. On to jest silniejszy od niego, Jan. On nie może tak po prostu, to wiesz, jakbyś całe życie, rozumiesz, palił marihuanę i ja bym ci teraz powiedział, Janku, odstaw to, naprawdę, no nie palmy na wizji, nie szerzmy wrogiej propagandy, w ogóle to źle wpływa na zdrowie. No nie, to się nie da, Janku, to jest silniejsze od niego, to się stało, no dobrze, powiedzmy profesjonalnie, jakby powiedział o tym zjawisku psychiatra czy psycholog zawodowy, no cóż, ten metoprogram stał się imperatywem wewnętrznym, imperatywem nakazu wewnętrznego. I nie sposób się temu oprzeć, dlatego że naszym umysłem kieruje zawsze dwie przeciwstawne wektory kierują. Działanie i przeciwdziałanie, pobudzanie i hamowanie. A tutaj nie ma hamulców. To tak jakbyś, Janku, wsiadł do samochodu, rozumiesz? No, rozpędził się i co? I możesz się tylko nie rozpędzać dalej, ale hamować nie zahamujesz, bo nie ma hamulców. Pędzisz dalej. No i Ryszard pędzi w tym samochodzie ze złomu, ze złomowanym, pędzi przez całą Europę, pędzi przez cały parlament, pędzi przez już parę lat. Może pędzi też coś w domu, cholera go wie. Może też ma taki nawyk pędzenia czegoś z kartofli. No to jest śmieszne, że on, człowiek, który zaczynał karierę w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, to też dodajmy, bo też trochę o nim mówi, też taki demonstracyjny Polak, katolik, no też ma już drugą rodzinę, bo pierwszą, czyli tą, z której żony się narodził Przemysław Czarnecki, no to tej rodziny już nie ma, zmienił na nowszy model i no też jest dosyć ciekawe właśnie, że do tego, jak ty powiedziałeś, to Okrzewicz też to widzi, wszyscy to widzą, to jest facet, który po prostu wszędzie słodzi Jarosławowi, włazi w cztery litery. Są takie dosyć żenujące takie sceny, gdzie jest scena, gdzie oni odkrywają pomnik
I on siedzi i najgłośniej krzyczy: Jarosław, Jarosław. I to jest tak słabe, tak żenujące, że aż się trudno, wiesz, nadziwić, że koleś tego typu dotarł do wysokich stanowisk politycznych, że ma te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie pensji w Parlamencie Europejskim, że jest, że dokłada się. Ale wiesz, współwłaściciel restauracji zarabia, no załóżmy, 100 tysięcy złotych miesięcznie, a jednak pakuje w te słoiki te ogórki, wiesz, kradnie z kuchni. No, no kradnie, bo to jest nawyk silniejszy po prostu. To, no to nie ma silnych, ja tego rozumiem. Właśnie nawet nie Tylko. mówisz, że była potrzeba, że to była nie była potrzeba finansowa, tylko po prostu nawyk. Tak. No to tak jak wiesz, to Rozumiem. tak jak kleptoman. No nie kradnie. Kleptoman nie kradnie, dlatego że sobie przemyśla jakąś strategię, rozumiesz, chce więcej zyskać, jest pazerny. Nie, znam wielu bardzo porządnych, biednych kleptomanów, którzy po prostu muszą kraść, bo inaczej nie mogą dnia przeżyć. Ale nie dlatego, że są pazerni, tylko dlatego, że są zaburzeni. Natomiast tutaj jest to fałsz ewidentny. Ja pamiętam, no ja podpadłem kiedyś Ricardo, bo pamiętam takie spotkanie właśnie w Samoobronie, gdzie go zapytałem, pamiętam, że zapytałem się, czy nie jest mu wstyd. Prawdopodobnie miało to związek z ZHN-em, chociaż dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że zadałem mu pytanie proste, wydawałoby się. Panie Ryszardzie, czy nie wstyd panu po prostu tego, że pan tak no, służył, jak pan lubi podkreślać słowo służyć, służył w ZHN-ie. No, pamiętam, że bardzo, bardzo go to dotknęło kiedyś. No i a ja po prostu widziałem pewną sprzeczność, dlatego że no, konserwatyzm, konserwatyści, jeszcze tacy z kruchty rodem, no, nie bardzo pasowali do dosyć reformatorskiej struktury, chociaż też złożonej z prostych ludzi, tak? Ale jednak reformatorskiej struktury samoobrony. Więc nawiasem mówiąc, ta sprzeczność jest zawarta też służy w takim kole europejskim. O ile dobrze pamiętam, to mnie popraw, jeśli się pomylę, ale to jest takie koło konserwatywno-reformatorskie albo reformatorów, coś takiego. No, sprzeczność sama w sobie. No, konserwatyści jeszcze rodem z kruchty naprawdę nie są reformatorami, są ludźmi uwstecznionymi. Są tymi, którzy chcą sprowadzić do średniowiecza. Mózgi mają niesprawne, tak? No, to nie są ludzie open-minded, którzy tylko konserwatyści. Konserwatyści, no to są, to jest no, degradacja mózgu po prostu. Więc oni się na reformatorów raczej średnio nadają. No a jednak ta sprzeczność, prawdopodobnie to ma znaczenie marketingowe. Prawdopodobnie to ma takie znaczenie, żeby ludzie właśnie byli zachęceni Powiedz mi, wizją reformatorską. ale powiedz mi, jako taki człowiek, kto jednak, który właśnie no, tworzył tę kampanię, co jest w Richardzie, który jest taką postacią dość żałosną. To też jest taki, ja to jest, mam taką ulubioną postać z Gumisia, takiej starej kreskówki Disneya, o tych, no tam Andrzej Zaucha śpiewał zawsze tam rycerskie, tam wiesz, tam o tych gumisiach, które skaczą sobie tam i tam, i tam i siam. Oczywiście Czarnecki to nie jest gumisz, Czarnecki przypomina tego ogra Tołgiego. Wbrew temu, co ty mówisz, że on nie jest metra cięty, on jest, ja tam pamiętam tak na oko, on ma 1,70 m maksymalnie. To nie jest jakiś wysoki Ale człowiek. kontynuując tą bajkową opowieść, chciałem ci Ale nie, powiedzieć, że właśnie, może. ale jak ludzie na niego mogą głosować? Takiego Tołgiego, on jest takim, on jest takim człowiekiem, ten ogr, mały ogr, w przeciwieństwie do dużych ogrów, z których jest pożytek, że się umieją nawalać dla księcia. Ale to Mały jest proste. mały To jest kro proste. Wsadziłbyś miotłę wiejską taką.
Rozumiesz, wsadziłbyś miotłę kurwa do futerału eleganckiego w miarę, przykleiłbyś dwa guziki i nos z marchewki byś tam jeszcze przyszczepił i powiedział: ludzie, głosujcie, to ludzie by głosowali, bo to jest jakby, bo to jest efekt, do jakiej rodziny ta miotła należy. No skoro to jest miotła Kaczyńskiego, no to trzeba głosować. To raczej jest ten rozszerzony, to jest głosowanie na Kaczyńskiego. Ricardo jest rozszerzeniem, nawet jeśli ma 1,70 m, to i tak jest wyższy od Kaczyńskiego. To jest przedmiotem marzeń, żeby przynajmniej te 1,70 m. Podejrzewam, że Ricardo też obcasy nosi dosyć wysoko. Bo raz jest niższy, raz jest wyższy. Jest nieprawdopodobne, żeby ten miąższ między dyskami kręgosłupa raz był na pompowany, rozumiesz, a innym razem byłoby spuszczone powietrze. No tak to nie działa. To byłby ewenement w anatomii człowieka, czyli musi zmieniać buty po prostu czasem i raz zakłada na wyższych, raz na niższych obcasach. Więc jakby to jest rozszerzona postać głównego Kaczyńskiego. Znaczy, nawiasem mówiąc, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś teraz a propos bajkowych analogii, no bo weźmy sobie rodzinę Smurfów na przykład. To zobacz, w tych bajkach, nawet w bajkach brutalnych, jakimi są bajki braci Grimm na przykład, gdzie występuje śmierć, gdzie występują zjawiska takie, które normalnie w bajkach nie występują, no to nawet tam, tak, nawet tam zobaczmy, że jednak ten Papa Smurf, co by o nim nie mówić, no kurczę, słuchajcie, tym liderem tego statka, tych smerków, smerfetek i tak dalej, no z reguły jest taki starszy gość, ale mądry, kurwa, najmądrzejszy w całym stadzie. No rzadko i z wyglądu jest taki sympatyczny, taki sokratesowaty, chciałby się powiedzieć, taki miły Sokrates, filozof. Naprawdę jakąś patologią jest, inwersją bajki o smerfach, żeby kot Gargamela został liderem nagle nowego stada. Złośliwy, kurwa, z metra cięty kot Gargamela teraz kieruje całym stadem. Coś niebywałego. To jest postawione na głowie wszystko po prostu. No ale jednak tak jest. No i rozszerzeniem tego kota Gargamela jest syn Gargamela w postaci Ricardo. No to prawdopodobnie właśnie miał trudne dzieciństwo też. Więc, nie... więc jakby to można zrozumieć. Skarżył się publicznie, że tata nie miał dla niego czasu. Tak, tak. Zaniedbany, dependent. To jest taki syndrom. W Stanach jest bardzo modny. Teraz bardzo dużo grup wsparcia powstaje dla tych wszystkich zaniedbanych. Tylko widzisz, jest zaniedbany jak zaniedbany, ale koleś, który trafia do polityki na skutek nazwiska ojca. Ja cały czas nie, cały czas mi, ja rozumiem, powiedziałeś mi, że ludzie głosują na listy, ale ja cały czas mówię, dla mnie cały czas ta magia tego, że taki koleś, który właśnie przedstawia się jako, właśnie, bo mi się kojarzy z tym małym ogrem Toadim, który mówi, że wasza okrutność do tego księcia z bajki o gumisiach, który płaszczy się i nazywa siebie podwórkiem księciunia, który tam skopany prosi przeprasza po prostu za swoje wyimaginowane błędy. I koleś, który jest skłonny do takiego samoupokarzania się. Ja jestem w stanie kupić to, co czym mówisz, że ja, dla Jarosława Kaczyńskiego jest to taki samoobsługowy worek treningowy, który mówi... I obrywa po prostu cios od wodza i mówi: och, ja... Nie, ale poza tym smród się za nim nie ciągnie, bo jednak te torebki foliowe pracują. Także to jest użyteczne. To jest bardzo, bardzo użyteczne. Ale co kieruje ludźmi, że głosują na takiego kolesia, który no kradnie. Okej, wcześniej nie było widać, że kradnie, teraz już widać. Jestem ciekaw, czy on teraz odważy się wystartować. I to jest też tak, że mnie ciekawi, dlaczego, ja rozumiem, Kaczyński ma na to, przepraszam za określenie, wyje i tak dalej, na to co tego, ale że ludzie, którzy są z nim w tej samej partii, nie wymuszą na Kaczyńskim,
żeby go wywalił, żeby nie robił siary, bo to już nie chodzi o kwestię moralności, tylko kwestię tego, że koleś dał się przyłapać. Po prostu. Wszyscy to widzieli. I teraz on funkcjonuje od ponad 2 lat. To jest dla mnie szokujące, że chodzi do tych wszystkich mediów publicznych. Teraz dostał 2 strzały. To może zacznie trochę mniej chodzić. Ale że nawet ta jego strona, ci jego akolici, Tomek Sakiewicz, daje mu te swoje łamy, promuje go, stara się go pokazać jako uczciwego polityka. No, to jest dopiero oksymoron, ale No właśnie. w wypadku Czarneckiego to jest w ogóle kpina. Ten koleś po prostu pokazuje największe możliwe patologie. Ja po Jest prostu dowcip na ten temat. ja nie Już rozumiem. przychodzi, Ja nie rozumiem. Słuchaj, jest taki dowcip na ten temat. Już przychodzi do pewnej knajpy człowiek, rozmawia z pewną kobietą, starszą już trochę. No i ta kobieta pyta się, no ale to chce pan mnie zaprosić? No okej, ale ja wiem, kim pan jest. A nie, nie, ja jestem bardzo uczciwym człowiekiem. Tak, a jakiś zawód pan ma coś? No jestem politykiem. A, no to pozwoli pan, że ja się przedstawię. Pracuję już 40 lat w burdelu i jestem dziewicą. No tak. no to jest to, wiesz, ale mnie zawsze tutaj fascynuje to, że ludzie. Ale tak, może widzisz, jeżeli coś wszyscy robią, ten argument pojawia się już w przedszkolu. Jeżeli rodzic jest zły na swoje dziecko, że coś zrobiło, to jak można osłabić, co można zrobić, żeby to nie działało na tłum? No wystarczy powiedzieć, no dobrze, ale wszyscy wybijali szyby, tak, w przedszkolu. No wiesz, jeżeli coś robią wszyscy, to do nikogo to nie trafia, nikogo to nie razi. Bo zobacz, jakie jest nastawienie elektoratu, na przykład PiSu. Oni wiedzą jedno, że każdy polityk kradnie, wszyscy kradną. No, to Jerry Cardo został nakryty. No, został nakryty, ale przecież wiadomo, że kradną wszyscy. To nie jest istotne, czy oni kradną, czy nie. Ważne, żeby się dzielili. A 500 plus, no to jest taki właśnie podział, taki ochłap rzucony w kierunku tłumu. Natomiast, kradną nie tylko wszyscy politycy. Dla elektoratu PiS wszyscy kradną. No i teraz pozwolisz, powiem coś bardzo niepopularnego, ale korci mnie bardzo, żeby to powiedzieć. A propos Radomia akurat, ale to można abstrahować i powiedzieć o każdym mieście. Generalnie bardzo dużo jest pomstowania na to, jak to politycy likwidowali różne fabryki bezcenne. Jak za bezcen sprzedawaliśmy Niemcom, Hiszpanom, Francuzom polskie wielkie fabryki, które były kurami, które znosiły złote jaja. No nie było tak do końca, dlatego że technologie trzeba było wymienić całkowicie w tych fabrykach, one nie nadążały za światem, a problem polegał na tym, że nikt nie miał pieniędzy na to, żeby tą całą stajnię technologiczną wymienić. Nie było na to żadnych środków. Natomiast co działo się powszechnie? O czym się w ogóle nie mówi, jakby tego nie było. Otóż, jeżeli cokolwiek dokupiono nowego do fabryki, to zostało rozkradzione w jeden tydzień, w 5 dni. Dlatego, że każdy pracownik fabryki w Polsce wiedział, że albo jest frajerem, albo wynosi codziennie fanty, tak zwane fanty. To była moda na to, żeby wynosić fanty. Całe pokolenia w Polsce wyrosło na fanta, na hołubieniu złodziejstwa. Czy rozumiem? Spójrz na słynną drogę, wystarczy zobaczyć na mapę dróg. Spójrz na tak zwaną Gierkówkę, połączenie Warszawy, Piotrkowa, Trybunalskiego, Katowic i tak dalej. Gdzie te domy wszystkie powstawały? Jakoś dziwnym trafem, jak przy rzece. Tylko, że z rzeki no, możemy się żywić, bo łowimy ryby. Natomiast droga jest czymś podobnym. Jest pewną rzeką betonu, z której kradniemy beton na potęgę po prostu. Przecież te domy powstawały z kradzionych materiałów, które były albo przeznaczone na drogi, albo po tej drodze wędrowały. Także to złodziejstwo, no nie bójmy się tego określenia, dla minionych pokoleń było stanem
normalnym, było stanem egzystencjalnym. Nikt nie miał poczucia winy, bo przecież obcym kradliśmy, bo przecież byliśmy pod okupacją. Przecież państwo to nie było nasze państwo. My byliśmy przecież po tej właściwej stronie mocy. Także wyrobił się nawyk, tak jak u szatniarza pana Ryszarda, żeby te słoiki pakować, te ogórki na konfitury. No tak, tutaj był nawyk okradania państwa, okradania tego, co jest wspólne. Był nawyk przez całe pokolenia hołubienia tego, nobilitacji kradzieży. No więc jak pokolenie, które nobilitowało kradzież, może być przeciwko tym, którzy kradną? No przecież oni sami w pewnym sensie byli złodziejami, no to nie będą siebie krytykować. No niestety to jest bardzo mało popularne, co powiedziałem, ale taka była rzeczywistość, co jeszcze widać, jadąc wierchówką, co można. Nadal funkcjonuje, słuchaj, w krajach zachodnich, jak dobrze wiesz, powiedzenie czegoś takiego przy stole, że udało mi się orchnąć fiskusa, to jest mniej więcej tak, jakbyś się pochwalił, że ukradłeś coś z supermarketu. U tak, nas, to prawda. U nas cały czas władza jest traktowana, niestety PiS to teraz umocnił do tego, jako okupant, jako ktoś, kogo można i trzeba oszukiwać, bo nie reprezentuje nas wszystkich. Dlatego Polacy tak gremialnie mówią, że władza ma dać, bo oni uważają, że to nie oni za to płacą, że płacą za to frajerzy, którzy dali się skroić. Przecież teraz główny problem... Główny problem Jarosława Kaczyńskiego i całego PiS-u polega na tym, że oni wmówili, że Jarosław Kaczyński daje te 500+, 300+, jarkowe, czyli te zasiłki dla okradanych emerytów przez inflację, że on to daje ze swoich pieniędzy. I teraz jest problem, dlaczego on teraz nie daje, skoro to się już, skoro wszyscy potrzebują. To jest po prostu... To jest duży problem. Tarnecki, tak jak powiedziałem, trochę mi wytłumaczyłeś fenomen, że złodziejstwo generalnie nie razi. Natomiast mnie ciekawi, co on takiego załatwił, bo jest to facet, który startował i z różnych okręgów po prostu tych politycznych. Był spadochroniarzem w Wielkopolsce. Tego obserwowałem, wiesz, kiedy jeździł na mitingi różne wyborcze, kiedy pamiętam, przemawiał do tłumu, do ludzi, no to wbrew pozorom bardzo barwnie potrafi mówić. Operuje na przykład anegdotą, operuje porównaniem, a nader wszystko robi jedną rzecz, która prawdopodobnie jest wyjaśnieniem i odpowiedzią na twoje pytanie. Widzisz, on wobec tych prostych ludzi gra absolutnego swojata. Gra kogoś, który będzie do rany przyłóż. To ja pamiętam jedno ze spotkań, on kończył w ten sposób. Pamiętajcie, jest to ja, jestem dla was. Kiedykolwiek będę potrzebny, kontaktujcie się ze mną. Wiesz, no to jest swojak po prostu. Swojak ze wsi, z tą fryzurą odmiotły. Wiesz, to się dobrze kojarzy, to jest swój facet. To nie jest jakiś, wiesz, desant z nie wiadomo skąd. Poza tym Czarnecki, a nie Kalkstein czy Feigenbaum, tylko Czarnecki. Jeszcze jak mówi, że jest patriotą, to wszyscy mu wierzą. No, ja jakby to działa na ludzi, to działa. Ludzie nic więcej nie potrzebują. Muszą mieć kogoś swojego, do kogo nie czują dużego dystansu, do którego wiedzą, że mogliby się zwrócić. A rzeczywiście Ricardo potrafi ten dystans redukować. Bo jak rozmawia z kucharką, staje się kucharzem. Jak rozmawia z budowlańcem, też bierze do ręki cegłę. Jak rozmawia z zamiataczem ulicy, wydziarga gdzieś nie wiadomo skąd szufelkę i miotłę i jeszcze pomoże zamieść. Czyli mówisz, że on jakieś umiejętności ma. Tak, nie, oczywiście ma umiejętności, tylko to są umiejętności księgowej, która w spotkaniu z policjantem gra głupią blondynkę i mając 60 lat udaje, że ma 20. No to są tego typu umiejętności. To są bardzo takie cwaniackie umiejętności nafaszerowane hipokryzją. No czyli generalnie, no nie bójmy się tego słowa, to są umiejętności dość obrzydliwe.
No, powiedzmy sobie, jak widać, jest popyt, to jest i podaż. Powiedz mi już takie ostatnie, czy twoim zdaniem Richard teraz zakończy karierę tą na tych przyłapany na złodziejstwie, czy on wylezie z tego dołu z wapnem, do którego sam sobie wykopał i sam się zalał? Myślę, że nie. On może mieć dobrą intuicję. I myślę, że ma taką intuicję, że generalnie jego czas się skończył, albo właśnie kończy. I to pewnie, prawdopodobnie to potęgowało tą pazerność, bo też można to zrozumieć. Handlarz owocami na targu w Krynicy Morskiej. No, dlaczego tak drogo sprzedaje? No proszę Państwa, bo on w ciągu 2 miesięcy albo 2,5 musi zarobić na cały rok. A Ricardo, będąc pazernym i oszukując w parlamencie, musiał zarobić nie tylko dla siebie do końca życia, ale musiał odłożyć coś dla syna, dla nowej żony, dla teściowej, bo nie wiem, czy wiecie o tym, że można wziąć rozwód, ale nie z teściową. Z teściowa pod kątem prawnym jest teściową do końca życia. Szczególnie Więc jak. dobrze jest. Tak, także dobrze jest coś, wiesz, przekazać teściowej, żeby nie marudziła. No, gąb do wyżywienia tych otwartych, takie jak w gnieździe, tylko że to nie są radosne pisklęta, które chciałby się do serca przytulić, tylko to są rozdziawione gęby potworniaków. I te gęby po prostu są, jest tam ich masa w tym gnieździe. Trzeba tym nasypać tego pożywienia, tych euro jak najwięcej i prawdopodobnie to dla niego też było duże obciążenie. I myślę, że nazbierał już tyle, że już nie będzie aż tak mocno aktywny w przyszłości. Myślę, że wie o tym, że czas się kończy. Dlatego to przyspieszenie w zarabianiu pieniędzy. No bo na czym on miałby zarabiać? Co, książki sprzedawać? Na temat Konfucjusza, no nie, no umówmy się, raczej nie. Piotrze, na zakończenie to oczywiście powiemy, że naszym, no bo już uzgodniliśmy przed programem, że naszym następnym bohaterem będzie Paweł Kukiz, pseudonim Szmata. I to nie jest tak, że my go wyzywamy, że ktoś go wyzywa. On sam powiedział parę lat temu, że jak zostanie politykiem, to możecie mu napluć, możecie, czyli my możemy napluć mu w twarz i mówić do niego Szmato. Z napluciem w twarz jest problem, rzadko się widujemy, ja się w ogóle, ja nie wiem, ja tylko miałem przyjemność wątpliwą parę razy rozmawiać przez telefon, pamiętam, zapamiętałem. No dla mnie z kolei jest to przykre bardzo, bo widzisz, ja znałem może tak Pawła Kukiza i miałem no, jednak inne, zupełnie inne o nim wyobrażenie niż to, co widzę teraz. I jest mi przykro, dlatego że to przekreśla jakby ten obraz wcześniejszy, który miałem, no, dlatego że no, to jest tak, no, mamy szacunek, możemy mieć szacunek dla kobiet, które zostały zmuszone do prostytucji. Możemy mieć, bo nie, to nie musi być ich wina, że uprawiają prostytucję. Ale jeżeli z do własnej nieprzymuszonej woli kobieta 70-60-letnia dla przyjemności zostaje prostytutką, tak jak właśnie Cookies, to nie jest to fajne. Naprawdę nie jest to fajne. Że on dlatego, że on lubi, jak Jarek go tam poniża, że on czerpie z tego jakąś satysfakcję? Ja. Znaczy, jeśli mówimy o sferze seksualnej, to tak, to Kukiz jest masochistą, Dobrze, więc on wracam do szkoły prawdopodobnie Państwa. Nie, wie tam. nie zdradzamy już więcej. Piotrze, klasycznie na koniec, bo Piotr Tymochowicz, szanowni Państwo, od paru miesięcy udostępnia swoje szkolenia. Adresy są pod tymi nagraniami. Można tam się nauczyć tego, w jaki sposób zarządzać własną charyzmą. Można się nauczyć, no właśnie, Piotrze, powiedz, czego się można nauczyć za jedyne $10 miesięcznie. Za abonament. Tak, postanowiłem tą tajną wiedzę, którą udostępniałem tylko kiedyś najbogatszym, czy niestety właśnie politykom w ramach, no, w ramach odkupienia, tak?
Postanowiłem udostępnić wszystkim chętnym tylko za abonament. Dlatego jest tam komunikat otwarty, czyli jak błyskawicznie budować relacje między ludźmi, bardzo pozytywne relacje. Jest tam też skanik osobowości, z którego korzystam, omawiając całą wiwisekcję właśnie. No więc, drodzy Państwo, zapraszamy. Ja jeszcze polecę Historię bez cenzury i mój tekst o rozpadzie Rosji. Rosja, drodzy Państwo, wbrew pozorom, to jest taki temat tabu w Polsce. To też mówi o wpływach rosyjskich. Rosja, jeżeli nie zniszczy, nie zgnoi Ukrainy, ma szansę jako ostatnie imperium kolonialne rozpaść się na naszych oczach w XXI wieku. Polecam, to jest mój materiał. A Państwu mówię i Piotrowi do zobaczenia przy... Zobaczenia. Masochizm Pawle Kukizie.